Założył się po pijanemu ze swymi kompanami, że wypije na jednym posiedzeniu półtora litra wódki. Odpowiadając na Wasze liczne prośby o wznowienie naszej serii, wracam do Was i zapraszam na najnowszy odcinek ilustrowanego kanału codziennego, kanału, na którym będę prezentował najciekawsze newsy sprzed wieku. Dziś sprawdzimy o czym czytali Polacy 1 maja 38, a więc dokładnie 85 lat temu. Parada Floty Włoskiej przed Hitlerem. Do Neapolu przybyły liczne jednostki floty włoskiej, które wezmą udział w wielkiej paradzie na cześć Hitlera w czasie jego pobytu we Włoszech. Palenie książek w Salzburgu. W Salzburgu odbyło się w piątek uroczyste spalenie wielkiej ilości książek autorów żydowskich oraz innych o treści antyniemieckiej. Spalenie odbyło się w asyście licznych zastępów Partii Narodowo-Socjalistycznej. Fahrenheit był Polakiem, wobec 250. rocznicy urodzin Fahrenheita. W Polsce znany jest przeważnie termometr Celsjusza, choć termometr Fahrenheita był wynaleziony w Polsce, a jego wynalazca był Polakiem. Dawid Gabriel Fahrenheit urodził się w Gdańsku w roku 1688. Tam też spędził pierwszy okres życia i rozpoczął badania naukowe. Pomimo obcego brzmienia nazwiska, do końca uważał się za Polaka, co też na każdym kroku podkreślał. Głupi zakład przypłacił śmiercią. Robotnik Bronisław Przewoźniak, zamieszkały w Dziębowie pod Chodzieżą, założył się po pijanemu ze swymi kompanami, że wypije na jednym posiedzeniu półtora litra wódki. Przewoźniak wypił półtora litra wódki, ale wkrótce zasłabł i zmarł. I jeszcze coś specjalnego. Tematy maturalne w gimnazjach państwowych i prywatnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 roku. Język polski, Rosja w świetle poezji Mickiewicza. Sienkiewicz jako przyjaciel młodzieży w swojej twórczości beletrystycznej. Czym słowacki zdobył sobie prawo do wiecznego spoczynku na Wawelu? Historia. Aleksander Wielki i jego znaczenie dziejowe. Błędy polityki dawnej Polski w stosunku do Prus. W jaki sposób wywalczyła sobie Polska obecne granice. A teraz czas na retro-reklamę. Barbary, wszechświatowej sławy palta nieprzemakalne. Oryginalne, tylko z tą marką. Do nabycia jedynie w pierwszorzędnych składach konfekcyjnych. Jeśli zaciekawił Was film, subskrybujcie nas, klikajcie w dzwonek, żeby być na bieżąco, i obejrzyjcie inne odcinki. Widzimy się codziennie o 19.00. Pozdrawiam.